Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejne zagadnienie z serii jak, w jaki sposób można spotkać Pana Jezusa Chrystusa i tym przykładem, którym dzisiaj się zajmiemy, jest przykład, kiedy zostali ludzie przez Pana Jezusa wezwani do tego, aby łowili ludzi, a przestali łowić ryby. I tą sytuację mamy zapisaną w Ewangelii Łukasza, rozdział 5, wersety od 1 do 11. I takim miejscem reprezentatywnym jest, widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. I tutaj jednoznacznie widzimy, że ten fragment będzie prowadził do tego, że po spotkaniu Pana Jezusa naturalną rzeczą jest naśladowanie Pana Jezusa i służba Panu Jezusowi Chrystusowi. Pan Jezus Chrystus, Jezus, stał nad jeziorem Genezaret i głosił Słowo. Słowo Boże zawsze jest środkiem objawiającym Boga, za pomocą którego człowiek może Go poznać. Wokół Pana Jezusa Chrystusa, wokół Pana była liczna rzesza ludzi, którzy tłoczyli się do Niego ze wszystkich stron. Dlatego musiał oddalić się na pewną odległość, aby dalej, bez przeszkód, móc przemawiać do ludzi. Kiedy Pan Jezus Chrystus, kiedy Pan Jezus wraz z Kefasem, wraz z Piotrem wszedł do jednej z łodzi znajdujących się na brzegu, to ten sumienny i pracowity człowiek, czyli Piotr, czyli Kefas, właśnie czyścił sieci. Nie należał do tych, którzy marnowali swój czas. W każdej sytuacji był pożyteczny. Czyszczenie sieci jest powtarzającym się, nudnym, monotonnym zadaniem. Ta rutynowa, nudna, pracochłonna czynność jest związana czasami z frustracją z powodu nieudanego połowu i z całą pewnością nie były łatwe do zniesienia dla tego pełnego temperamentu ucznia takie sytuacje. Nie mamy jednak wątpliwości, że pomimo to przysłuchiwał się słowom Pana Jezusa Chrystusa. Na prośbę Pana Jezusa Chrystusa Piotr od razu przerwał swoją pracę. Kefas od razu stał się posłuszny i był do dyspozycji Pana Jezusa. Mógł teraz wspomóc Pana Jezusa Chrystusa w czasie głoszenia Słowa Bożego. Od razu oddał swoje umiejętności, takie jak na przykład wiosłowanie, oraz swój majątek, czyli łódź, do dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa. Do dyspozycji Pana. Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus nauczał tłum z jego łodzi, z łodzi Kefasa. Jego nauka, to znaczy Pana Jezusa Chrystusa nauka, była głęboka i niepojęta, a jednocześnie łatwa i zrozumiała. Możemy powiedzieć, razem z Hiobem, takie słowa, to jest Hioba 36 rozdział, werset 22. Gdzież jest taki wychowawca albo nauczyciel jak on? Potem Pan Jezus Chrystus dał polecenie Kefasowi, Piotrowi, aby Kefas wypłynął łodzią i zapuścił sieci. Kefas Piotr, jako doświadczony rybak, miał oczywiście zastrzeżenia, ale jako zwolennik, naśladowca, uczeń Pana Jezusa Chrystusa, posłuchał jego słów i nawet powiedział: na słowo Twoje zarzucę sieci. Dlatego też mógł doświadczyć błogosławionych skutków jego posłuszeństwa, swojego posłuszeństwa wobec Pana Jezusa.
I tutaj możemy zrobić kilka obserwacji. Jedną z nich jest to, że jeśli oddamy Zbawicielowi do dyspozycji swoją siłę oraz majątek, odpłaci Pan Jezus nam w swój bogaty, hojny sposób. Kolejna obserwacja może być taka, że Pan zsyła obfite plony mimo złych warunków oraz beznadziejnych okoliczności. Nasze problemy są dla Niego wspaniałą do tego okazją. A także kolejny wniosek, kiedy Pan Jezus Chrystus, kiedy On objawia swoją moc i łaskę, wtedy my zauważamy, jak grzeszni i niegodni jesteśmy przed Jego obliczem. Następnie jesteśmy świadkami wzruszającej sceny. Mocno pociągnięty przez Bożą łaskę, Piotr przypada do kolan Pana Jezusa Chrystusa i z przerażeniem uświadamia sobie, że jako zbankrutowany grzesznik nie może dłużej przebywać w Jego obecności. Dlatego Piotr Szymon Kefas mówi: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Problem był skomplikowany dla Kefasa, dla Piotra, ale nie dla Pana Jezusa. Pan Jezus znajdował się właśnie na Jego drodze prowadzącej na Golgotę, aby tam przez własną śmierć rozwiązać problem grzechów Kefasa Piotra. Dlatego pocieszył Kefasa Piotra, mówiąc: nie lękaj się, nie bój się. Od tej pory będziesz łowić ludzi. Na podstawie doskonałego, dokonanego przez siebie samego dzieła zbawienia, Pan Jezus Chrystus miał wszystkie prawa, wszystkie uprawnienia, aby powołać tego ucznia, jakim był Kefas Piotr, do swojej służby, do służby Pana Jezusa Chrystusa. Kefas Piotr razem z innymi uczniami zaczął naśladować Pana Jezusa. I od teraz to naśladownictwo i służba charakteryzowały całe jego życie. Bóg chce, Bóg pragnie, aby wierzący własnymi rękami zarabiali na chleb. Kto całe życie utrzymuje się tylko ze wsparcia kogoś innego, ze wsparcia rodziców, ze wsparcia zasiłków państwowych, albo wykorzystuje jakieś stypendia naukowe, socjalne, takie, które nie są opodatkowane, nie znajduje uznania w oczach Pana Boga. Pan w każdym czasie stawiał do swojej dyspozycji ludzi, którzy uparcie dążąc do celu, zdobyli wykształcenie i wykazali się w życiu zawodowym. I tutaj możemy mieć tą pewność. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj omawialiśmy przypadek nie pierwszego, ale kolejnego spotkania z Panem Jezusem, gdzie Pan Jezus objawił się Kefasowi Piotrowi w taki sposób, że doprowadził go do służby i oddania się Panu Jezusowi. I takie działanie jest konieczne w życiu każdego człowieka, więc tutaj mamy kolejne spotkanie z Panem Jezusem, które pokazuje, jak możesz przyjść osobiście do Pana Jezusa, gdy już jesteś gotów, aby będąc zbawionym, uratowanym od grzechów, kontynuować, ale też podobnie, gdy jeszcze nie uwierzyłeś, bo tutaj Piotr pokazuje: odstąp ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Tu oczywiście nie chodzi o to, że masz odganiać od siebie Pana Jezusa, tylko masz wolność, aby przyjść do Pana Jezusa i się z Nim pojednać, mimo że jesteś grzeszny, ponieważ Pan Jezus umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty, jeśli wierzysz w Niego. A jeśli nie wierzysz, to ciąży na tobie gniew Boży. I ten gniew niechybnie spadnie na każdego, kto w swoich grzechach umrze, odejdzie z tego świata. Więc
Uznaj się przed Bogiem za grzesznego i skorzystaj z doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, którą On na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności, gdy na Niego został włożony grzech każdego wierzącego w Niego człowieka, to On ten grzech zgładził przez to, że sam stał się grzechem za wierzących. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Mu, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Następnym razem chciałbym się zająć spotkaniem z Panem Jezusem, jakie przeżył mężczyzna, który był cały pokryty trądem. Z Bogiem.